A to, że w pewnym momencie życia dziecko mówi nie, myślę, że możemy i powinniśmy dać szansę na to poszukiwanie, na to zanegowanie, na to sprawdzam. Nasze dzieciaki już dorosłe dzisiaj mówią i wiesz, i wtedy tam opowiadają jakąś historię, a to był moment, kiedy ja przeżywałem taki duży kryzys wiary. Wytrwał i przeszedł go, ale musiał go przejść. I to jest chyba taka droga, którą każdy z nas musi przejść. Jeśli już nic nie mogę powiedzieć, jeśli nie docieram do człowieka, który ma lat 20, jest dorosły i ja może powiedzieć, słuchaj, jestem dorosły i już zdecydowałem, to wystarczy, że ja przy nim jestem i że ja po prostu za niego się modlę. No jak wspomniana na poprzednim spotkaniu święta Monika. I to jest, cokolwiek prosić będziecie, zostawmy jeszcze miejsce na działanie Ducha Świętego. Szczęść Boże, dobry wieczór Państwu. To już czwarte z naszych spotkań spadkowiercy, cyklu przygotowanego przez wspólnotę Paleolit wraz z Kościołem, Klasztorem Ojców Dominikanów w Poznaniu. Bardzo gorąco Was witam. Dziękuję, że zechcieliście tę ostatnią niedzielę, handlową niedzielę, ostatnią niedzielę przed świętami spędzić z nami w towarzystwie naszego dzisiejszego gościa, pani Jadwigi Wesołowskiej. A będziemy dzisiaj mówić o tym, jak mówić dzieciom o Panu Bogu, jak pokazać, że Bóg kocha je za nic. Także bardzo, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na to spotkanie. Witam serdecznie również Państwa, którzy oglądacie nas za pośrednictwem internetu. A o naszej dzisiejszej prelegentce, czy mojej współrozmówczyni, powiem kilka słów. Jadwiga Wesołowska jest katechetką, wychowawczynią, nauczycielką, pedagogiem, trenerką również umiejętności jakich? Społecznych. Trenerka mentalna również dzieci i młodzieży. Od już 30 lat pracuje z dziećmi starszymi oraz młodzieżą szkół średnich. Prowadzi treningi mentalne, treningi umiejętności społecznych, indywidualne i grupowe. Problemy dzieci, młodzieży oraz rodziców zna z codziennej pracy ze sportowcami w Szkole Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata oraz pracy z młodzieżą szkół średnich. Stale poszerza swoje kompetencje, umiejętności, chętnie dzieli się wiedzą, wspiera i szkoli nauczycieli. Jest już teraz organizatorką drugiej edycji konferencji dla nauczycieli, której podejmie temat komunikacji, bardzo ważny temat. Prywatnie szczęśliwa mama, żona i mama trójki dzieci, także doświadczenie tego tematu nie tylko od strony pedagoga, ale również rodzica, myślę już dzieci starszych, dorosłych. Nastolatków, a nawet dorosłych. Tak, dobrze. Witam Państwa, bardzo dziękuję za tak miłe powitanie. Ja czuję się wyróżniona i zaszczycona, że mogę tutaj być i mogę dzielić się moim doświadczeniem, moją skromną wiedzą. No właśnie, to zacznijmy może od pytania, czym jest religijne wychowanie? Na czym polega wychowanie religijne naszych dzieci? Ja może zacznę od takiej historii, która może nas trochę tak wprowadzi w nasze wychowanie i naszą taką rolę rodzica w domu. Rzeczywiście mam trójkę dzieci, dzisiaj te dzieci już są dorosłe. Kiedy nasz najstarszy syn był w klasie gimnazjalnej, poszedł do pierwszej klasy gimnazjum, zmiana szkoły, zmiana otoczenia. Przychodzi któregoś dnia ze szkoły na początku roku szkolnego. I taki wkurzony wchodzi do domu, rzuca tornister i z taką złością mówi, tylko my jesteśmy tacy dziwni i chodzimy co niedziela do kościoła. I ucieka do pokoju. No my najpierw w szoku z mężem, no ale później młody na rozmowę. Okazało się, że w klasie był chłopiec, który był ministrantem i przyznał się do tego, a cała klasa go wyśmiała. Nasz syn, który też był ministrantem, przemilczał tę kwestię. Kiedy przyszedł do domu,
to no, pierwsze, co zrobił, to wyrzucił na nas swoją złość, na siebie, że zabrakło mu odwagi. No i nieporadność, bo nagle to dziecko znalazło się w sytuacji takiego dysonansu poznawczego. Do tej pory coś, za co był chwalony, teraz nagle okazało się, że jest to czymś, z czego, przez co koledzy się z niego naśmiewają. No i teraz jaka tu rola rodzica wychowania religijnego? No wtedy zostaje w takiej sytuacji, no mam ochotę zapytać państwa, jakby to rozwiązali, ale ponieważ nie mamy takiej tutaj możliwości, pozostaje nam kilka rozwiązań. No możemy powiedzieć, daj spokój, przejdzie im, to zapomachnij ręką, wiesz, to tak nie warto dyskutować. No może to jest rozwiązanie, ale niekoniecznie na dłuższą metę i niekoniecznie pomocne. Natomiast myśmy wtedy zrobili tak, że porozmawialiśmy z nim i mówimy mu, słuchaj, nie wszyscy żyją tak jak my. Nie wszyscy funkcjonują tak jak my i mają takie same wartości, takie same zasady, takie same rzeczy są dla niego ważne. Może warto, żebyś tak przyznał się, że dla ciebie to też jest istotne. Wiesz, wtedy będzie was już dwóch w tej klasie, będziecie się wspierać. No po takiej trochę dłuższej rozmowie młody rzeczywiście zastosował tę metodę, przyszedł do szkoły, zadziałało. Uwierzył w to, ja mu wtedy też opowiedziałam, że kiedyś sama przyznałam się, też była taka sytuacja, gdzieś tam ktoś się naśmiewał, ja twardo mówię, wiesz, a ja tak myślę. I on tą samą metodę zastosował. I to zadziałało, okazało się, że zyskał szacunek w klasie. To wymagało zapewne dużej odwagi, bo tak. Grupa rówieśnicza jednak w tym wieku staje się ważniejsza niż rodzic, czy to co... No zdecydowanie, zdecydowanie. Natomiast nasza rola w tym momencie była wesprzeć go, wysłuchać go i razem z nim poszukać rozwiązania tej sytuacji. Bo nasze dzieci właśnie w takich trudnych sytuacjach stają. My często nie mamy nawet świadomości, jak trudne są te sytuacje. I kiedy myślimy o wychowaniu religijnym, to często gdzieś to się koncentruje wokół tego, że dziecko ma pójść do kościoła na mszę świętą, ma umieć pacierz, generalnie godnie i z szacunkiem zachowywać się w miejscach sakralnych. Tymczasem tutaj chodzi o to, że ono ma się odnaleźć w życiu z wiarą. I to jest coś, co jest ogromnym wyzwaniem dla naszego dziecka. Zresztą każde dziecko, my mamy trójkę dzieci, dwóch chłopców i córkę. Zupełnie tak jak my. Pewnie tak. I każde z naszych dzieci jest inne. I każde z naszych dzieci inaczej podchodzi do takich problemów życiowych i inaczej sobie z nimi radzi. Zresztą, no proszę państwa, my mamy takie same sytuacje w pracy, gdzie człowiek staje przed dylematem, jest dziwnie, to ja powiem, że jestem katolikiem, czy nie powiem, że jestem katolikiem. To są takie rzeczy, w których też nasze dzieci nas obserwują, gdzieś musimy mieć tego świadomość. Ja bym ujęła, że to wychowanie jest, tu bym była zgodna z papieżem Franciszkiem, który tak pięknie to powiedział, że jest to towarzyszenie dziecku. Jesteśmy jak mistrz, który staje obok dziecka i razem z nim idzie i odkrywa prawdy wiary. Razem z nim poznaje prawdy wiary i wprowadza je w swoim życiu. Żyje nimi po prostu. I wtedy odbywa się prawdziwe wychowanie religijne. Tak bym to może wstępnie ujęła. No właśnie, może porozmawiałybyśmy o tych etapach rozwoju dziecka, bo wydaje się, że jednak w którymś momencie musimy też zmienić język, jakim do niego mówimy. Jakim mówimy język, jakim mówimy w temacie wiary, tak? Już w którymś momencie to dziecko wyrasta z komunijnego ubranka, a ja mam wrażenie, że my czasami cały czas operujemy tym językiem, jak przygotowywaliśmy się do pierwszej komunii świętej czy do pierwszej spowiedzi. Ja bym wróciła jeszcze przed etap komunii. Mamy małe dziecko, takiego niemowlaka. Ja z rozrzewnieniem wspominam nasze modlitwy wspólne, rodzinne z dziećmi. I te pierwsze modlitwy polegały na łapaniu dziecka na łóżku. Czyli my klękaliśmy do modlitwy, i któreś tam pełzało i trzeba było złapać, żeby z tego łóżka nie spadło, ale było z nami w trakcie modlitwy. Krótkiej, ale wspólnej. Także dzieci nasze nie pamiętają, kiedy zaczynały się modlić, bo one to robiły od początku.
To jest jak państwo uczą dzieci higieny. My uczymy dzieci higieny. I robimy to od początku. I czy dziecko się buntuje, czy się nie buntuje, to kupujemy różne płyny do sprawdzenia, czy dobrze zęby umyło, bo to jest naturalny element życia. I tak samo jest z wiarą. On jest naturalnym elementem życia. Wiara nie kończy się w kościele na mszy świętej. Więc kiedy zaczyna maluch, już z tego etapu pełzania nam wychodzi i wchodzi etap przedszkolaka, to on dalej z nami się modli, a właściwie coraz bardziej świadomie zaczyna się modlić. Zaczyna z nami być świadomie coraz bardziej w kościele na mszy świętej. Nas obserwuje i naśladuje. I to jest to mówienie o Panu Bogu, naszą postawą. Nic piękniejszego nie może się zdarzyć. Natomiast jeżeli dziecko zadaje pytania albo opowiadamy o czymś, to bardzo przestrzegam przed mówieniem takim bajkowym, zdziecinniałym językiem. O Bozi. O Bozi, no właśnie, to jest Pan Bóg. To jest konkretna osoba, bo kiedy zmieniamy język na taki magiczny, to wtedy Pan Bóg staje się takim magicznym Bogiem, takim bajkowym, a On jest realną postacią. I mówmy na tyle, na ile dla dziecka jest to zrozumiałe, znaczy na tyle, na jakim etapie on jest. Bo trudno tutaj tłumaczyć paruzję dziecku, kiedy jest w wieku 3-4 lat. Natomiast tutaj ksiądz na jednym z kazań u nas w kościele mówił, że słyszał najpiękniejsze kazanie w życiu na temat Bożego Narodzenia. I to kazanie wygłosiła matka przy żłóbku, kiedy tłumaczyła, co tam się dzieje w tym żłóbku swojemu małemu dziecku. Używa normalnego języka, z jakim do niego się na co dzień zwraca. Więc myślę, że my cały czas musimy ten język dostosowywać, ale nie w sensie zdziecinniały bądź nie, no tylko na tyle zwroty, żeby on zrozumiał, czy jakby świat, dostosowując do świata, w którym to dziecko w danym momencie jest. No i później przychodzi ten etap przedszkolny, to jest taki etap obrazowy, etap, gdzie dziecko no, nie potrafi wyciągać wniosków, rozumować, tutaj dedukować. Przyjmuje jeden do jeden. Pan Bóg jest dobry, bo tata jest dobry. Pan Bóg jest kochany, bo tata jest kochany, bo mama jest kochana. Pan Bóg wszystko może, bo tata i mama też wszystko mogą. I to jest obraz Pana Boga. I to jest coś, to jest niesamowicie ważny moment. Bo to jest moment, w którym my kształtujemy obraz Boga. Albo to będzie Bóg bliski, będzie Bóg realny, albo Bóg, który będzie Bogiem, który nie ma czasu, który się gniewa, który każe, który mówi, jak nie zrobisz to. I dziecko będzie jeden do jeden przykładało ten obraz ojca, matki na Pana Boga. No i przychodzi przedszkole. Etap przedszkolny to etap ruchu, zabawy, tak uczymy się, doświadczania, dotykania. Kiedy chodziłam na katechezę przedszkolną, ja uczyłam w swojej karierze praktycznie na wszystkich etapach, to były zajęcia, które trwały najkrócej, ale najwięcej rzeczy z sobą niosłam. Bo na przykład katecheza o dobrym Samarytaninie polegała na tym, że ja wlokłam z sobą wielki wór, w którym było mnóstwo niespodzianek, dzieci wyciągały tam jakieś rzeczy. No i kojarzyły je z daną przypowieścią, były metry bandaży, którymi owijaliśmy chętnego, chętnych było wielu, i on był ratowanym, tutaj napadniętym. To są rzeczy, gdzie świat, to jest sposób, w jaki pokazujemy, sposób realny, taki namacalny, to, co jest duchowe. To jest trudno ująć, bo w tej historii jest dużo takich rzeczy pięknych, no pochyl się nad człowiekiem potrzebującym, no jak to dziecku pokazać? Swoim życiem, no i taką historią. Więc w tym etapie takim przedszkolnym dziecko będzie też przychodziło z pytaniami do nas różnymi. I tu też jest istotne, żebyśmy na te pytania znaleźli czas. Ja pamiętam taką naszą jedną sytuację w domu. Przy trójce dzieci do tego czasu tak za wiele nie miałam. I stoję przy zlewie, zmywam naczynia i wchodzi najstarszy syn i mówi: mamo, a mogę cię o coś zapytać? No możesz. I on mi zadaje tam jakieś pytanie. I ja stojąc dalej tyłem do niego, odpowiadam mu.
pada drugie pytanie, ja dalej nie odrywając się od tego zlewozmywaka, odpowiadam mu i w tym momencie słyszę: mamo, a ty w ogóle mnie słuchasz? Dzieci są bardzo czułe na tym punkcie. Bardzo. Tutaj zdaje się, że już na poprzednim spotkaniu też gdzieś to wypłynęło. Ten nasz kontakt jest w ogóle w rozmowie z dzieckiem, jest niesamowicie istotny. Ono mi sięga do kolan. W związku z czym zejdźmy też w tej naszej mowie ciała, w postawie do tego dziecka, żeby nasze oczy się spotkały, żeby ono nie mówiło do moich pleców, ale mówiło do mnie, żebyśmy mieli ten kontakt, żeby zawiązała się jakaś relacja, żeby wiedziało, że jest ważne. No i przychodzi potem etap, ja tutaj, mogą być jeszcze zabawy. W tym etapie przedszkolnym pamiętam nasze modlitwy rodzinne. To były modlitwy, które, no były Aniele Boży, tam złożone ręce, ale było mnóstwo wierszyków, bo dzieciaki uwielbiały te wierszyki. Były też piosenki. I myśmy z mężem te piosenki z nimi śpiewali, bo to jest czas, kiedy dziecko najłatwiej chwyta rymowanki, wierszyki, piosenki, pokazywanki. Były piosenki z pokazywaniem w ramach naszej wspólnej modlitwy rodzinnej. Chodzi o to, że Bóg jest kimś radosnym. Bóg jest kimś bliskim. Więc jeżeli dziecko tak postrzega świat, to Pan Bóg taki jest i tak go będzie słuchał. I myślę, że warto mu tak to pokazać. A kiedy jest moment, żeby powiedzieć, że Bóg jest realną osobą, w sensie, że był historyczną postacią, Chrystus osadzony w czasie, w przestrzeni? Masz odpowiedź na... Cały czas. Cały czas. To jest jakby podstawa, że Pan Bóg jest z nami tu i teraz. I teraz rzeczywiście trudność przychodzi w momencie, przy takich małych dzieciach, w momencie, kiedy, nie wiem, modlimy się o zdrowie babci, a babcia zmarła. I teraz jak dziecku wytłumaczyć, no to zaraz, Pan Bóg jest, słucha nas i nas kocha, a tu babcia zmarła, a myśmy się modlili, żeby była zdrowa. No i tutaj poważnie siadamy i rozmawiamy. Nie wiem, synku, córko, dlaczego tak się stało. Ja ci tego nie potrafię wytłumaczyć, to wie Pan Bóg. Ale wiesz, ja Panu Bogu ufam i wiem, że wszystko, co robi, to robi z miłości. My kiedyś to zrozumiemy. No i tutaj, jak jest to babcia, no to tłumaczymy, że też przychodzi, każdy z nas kiedyś umrze, jest koniec i tak dalej. I tu ta rozmowa może rozwinąć się gdzieś w tę stronę. Ale myślę, że też nie jest problemem ani wstydem dla rodzica powiedzenie, wiesz, jest część rzeczy, która jest dla mnie tajemnicą. I ja tego nie jestem w stanie ci wytłumaczyć jeden do jeden. Zresztą dziecko będzie coraz starsze i będzie coraz bardziej dostrzegało, że mama z tatą nie na wszystkie pytania są w stanie odpowiedzieć. Nasz syn w 4 klasie przyszedł do tej słynnej kuchni. To było ulubione jego miejsce na ciężkie pytania życiowe. Siadł w kąciku i mówi: mam pytanie. No teraz już byłam nauczona, już nie tyłem, siadłam i mówię: słucham, o co chodzi? Powiedz, mamo, czy jest święty Mikołaj? I widzę poważne oczy, poważną minę, po prostu przejęty. To jest sprawa życia i śmierci, ja to po prostu widzę. I pytam, słuchaj, chcesz wiedzieć tak naprawdę, mam już świadomość, że w tym wieku też w klasie mówią, że tego Mikołaja nie ma, czy pytasz od tak, bo zbierasz informacje, poprawił się, wiecie, mowa ciała dziecka jest niesamowita, tak dużo mówi nam, jeżeli rzeczywiście zwrócimy uwagę, to dużo zobaczymy. Poprawił się na tym krześle i mówi: poważnie, wiesz, no to nie ma, to my robimy te prezenty, ale wiesz, Mikołaj był, no i tutaj historia, kim był święty Mikołaj, i on tak przyjął, przełknął ślinę i mówi: słuchaj, mamo, to siostrze nie powiemy o tym, dobrze? Niech ona jeszcze wierzy w tego świętego Mikołaja. I rzeczywiście tak było. Do 3 klasy bracia przetrzymali siostrę w świadomości, że jest święty Mikołaj. Uświadomiła ją katechetka w szkole. Ten etap taki klasy 1-4, czyli ten 12 lat, jest, ja pozwolę sobie tutaj zwrócić na niego szczególną uwagę. Tam przez cały czas budujemy obraz Pana Boga, natomiast pojawia się teraz temat przygotowania do sakramentów pokuty i pojednania i do Eucharystii. Ja nie wiem, czy ty wiesz,
I czy Państwo wiedzą, że jest 8 sakramentów? Bo jeszcze jest 8 sakrament, pierwsza komunia. Dzieci, jeżeli są przygotowywane gdzieś tam w grupie albo z nimi nie rozmawiamy, to one są przekonane, że one idą do pierwszej komunii, jako odrębnego zupełnie bytu. I to pokazuje, jak ważną rolę my spełniamy w przygotowaniu dzieci do sakramentów. My, i tutaj mam na myśli siebie, nie katechetę, ale siebie rodzica. Przychodzą często rodzice i mówią, to kiedy pani zacznie przygotowania do tej komunii, to przygotowanie dzieci do tej komunii? Nie zacznę. No jak? No to państwo przygotowują dziecko do przyjęcia sakramentów. I pięknie było to widać w czasie pandemii. Tu pandemia pokazała rzecz niesamowitą. Dzieci, które szły do komunii indywidualnie, przyjmowały pierwszy raz Pana Jezusa do serca, pierwszy raz przystępowały do spowiedzi indywidualnie. I to było dla nich tak ogromne przeżycie. One rzeczywiście robiły to bardzo osobiście. Ja wiem, że tutaj u ojców dominikanów jest fantastycznie rozwinięte przygotowanie dzieci do wczesnej komunii. I to też jest przepiękne, bo te dzieci mają szansę, rzeczywiście dziecko się otwiera niesamowicie na sakrum. Dziecko naprawdę może nas wiele nauczyć w tym temacie poznawania, przychodzenia do Pana Boga, spotykania się z Nim. Tylko trzeba mu dać szansę i stworzyć taką przestrzeń. Ja pamiętam komunię, pierwszą taką komunię, czy takie pierwsze przeżycie dziecka w naszej parafii. 5 osób w kościele. Jeden chłopiec, który ma pierwszy raz przyjąć Pana Jezusa do serca i ksiądz mówi przy ołtarzu i dzisiaj tutaj jest Tomek i Tomek po raz pierwszy przyjmie Pana Jezusa do serca i Tomek w tej albie tak się pręży i to po prostu rączki złożone, jest taki skupiony, a taki dumny i taki przejęty, jest naprawdę wielkie wydarzenie w jego życiu. Nie ma tłumów, nie ma kwiatów, prezentów, sesji fotografii, pozowania, hałasu, jest tylko on i Pan Jezus. I najbliżsi, mama i tata, którzy siedzieli obok niego. Przepiękne przeżycie, coś niesamowitego. Jest taki ksiądz Maciejewski, który napisał program przygotowania dzieci do sakramentu bierzmowania i też słuchałam jego przepięknego wystąpienia na temat przygotowania dzieci do przyjęcia sakramentu pokuty, pojednania i Eucharystii, komunii. I on właśnie o tym mówił, że dzieci powinny przystępować, przyjmować te sakramenty nie w tłumie z klasą, tylko wtedy, kiedy indywidualnie do tego dojrzały. I osobiście zgadzam się z tym poglądem, bo są dzieci, które na poziomie klasy pierwszej są gotowe, a są dzieci, które będąc w czwartej klasie jeszcze potrzebują czasu. Rozumiem, że to rozeznanie należy do rodziców. No głównie. Głównie, bo przyjęcie sakramentów wiąże się z dalszym życiem, z tymi sakramentami. I to jest niesamowicie istotne, bo doświadczenie, moje takie doświadczenie katechetyczne, przyszłam uczyć do szkoły średniej, przestraszona, jak ja tutaj dźwignę tę młodzież, która z takimi trudnymi rzeczami teologicznymi będzie mnie zaginać, nie dam rady. I wchodzę i tak na dzień dobry, myślę, słuchajcie, to my tu powtarzamy mały katechizm, to powtórka tam, pacierz, podstawowy pacierz. Dwie osoby w klasie potrafią. Nie będę przytaczać cytatów, jakie tam są, jakie jest przerabiane są te modlitwy. I taka pierwsza myśl, co ci katecheci tam w tej podstawówce robili, w ogóle ich nie nauczyli. Teraz już jestem mądra i wiem, że to nie jest kwestia uczenia, tylko kwestia życia. I oni nie rozumieją wielu rzeczy, jeśli nie żyją tym. To jest naturalny sposób. My tak samo mamy. Dorośli, jesteśmy ochrzczeni, przyjęliśmy sakramenty i no jeżeli teraz nie ma praktyki, relacji z Panem Bogiem, głównie chodzi o naszą relację z Panem Bogiem, to nic z tego nie będzie, nie? To na tym to polega. No i w tych etapach mamy, dzieci wtedy są też bardzo ufne w tej klasie czwartej, pomiędzy pierwszą a czwartą klasą, zadają dużo pytań. I to wymaga, żebyśmy my sami się dokształcali.
I to jest takie zadanie rodzica. To jest ten mistrz, który idzie razem ze swoim uczniem i razem odkrywa tajniki wiary, razem poznaje Boga i razem do Niego przychodzi. Pamiętam nasze dzieci, które chodziły do, przygotowywały się do przyjęcia sakramentów. Myśmy chodzili całą rodziną z maluchami. I to było ekstra. Maluchy czuły się wyróżnione, że są ze starszym bratem, ale kiedy za rok szliśmy, to już ten maluch sam przeżywał i był ważny. A dla całej rodziny było to wielkie wydarzenie. I myślę, że to chyba o to chodzi, żeby podkreślić wagę rzeczy związanych z wiarą w naszym życiu. Żeby to pielęgnować, celebrować. To są niesamowicie istotne tematy. No i później nam się zacznie nastolatek, i tu już jest w ogóle kolorowo, w ogóle fantastycznie wtedy jest, bo wtedy zaczynają się pytania, a po co, a czemu, a dlaczego, a po co do kościoła, tam ci nie idą, a my idziemy. I znów, może ten case, od którego zaczęłam tę historię. Wychowujemy dziecko w pewnym środowisku. W naszym domu jest ciepło, tworzymy dobre warunki, staramy się. I dziecko wychodzi w świat, idzie do szkoły i spotyka dzieci, które żyją w innym środowisku i żyją w innych warunkach. I nagle się okazuje, że trzeba znaleźć inne pomysły i inne sposoby na zaistnienie w tym świecie. A do tego jeszcze miejsce rodziców coraz bardziej zajmują koledzy, i przyjaciele. Zaczyna dziecko zabiegać coraz bardziej o grupę przyjaciół. I to jest super, to tak ma być. My dzieci wychowujemy dla kogoś, nie dla siebie. Mamy je jakby przez chwilę jako zadanie i mamy je pod opieką. Natomiast one no, wychodzą z domu. I teraz, jeżeli będziemy przykładali miarę, no, kurczę, ja nie rozumiem. Chodził do kościoła, modlił się, a nagle mu coś odbiło i przestał. No tak, bo wiara ma być jego wiarą, a nie moją. Ja już swoje podejście mam. Ja już mam swoją relację z Panem Bogiem i mam nadzieję, że o nią dbam. Ale teraz nikt z nas, ani ty, ani ja, nie chciałyśmy być w życiu kopią swojej mamy albo kopią swojego taty. Zbudowałyśmy swoje życie po swojemu. A żeby to zrobić, to trzeba zanegować i powiedzieć: sprawdzam temu światowi, tym sytuacjom i tym warunkom, w których wyrośliśmy. Dzieci są, młodzież są bardzo bacznymi obserwatorami. Bardzo. Wychwytują mnóstwo rzeczy w naszych zachowaniach i w naszych działaniach. Rzeczywiście dużo czasu spędzam z młodzieżą i często pytam, słuchajcie, a jakbym tak miała zapytać, nie? To tak, kto widzi błędy u swoich rodziców, jakieś wady? Jest śmiech na sali. Wszyscy. Mówię, no to jest świetna sprawa. Mówię, to ja wam gratuluję. Jest rewelacyjna sytuacja. Takie zdziwienie w oczach. Mówię, no to teraz popatrz, tak spróbuj podejść tak z dystansem do tematu. Znajdź rzeczy, których nie chciałbyś naprawdę powtórzyć, ale znajdź rozwiązanie. Szukaj rozwiązania. No ja już rozmawiam z licealistami, więc i oni są już na tyle duzi, że my możemy sobie tak porozmawiać i szukamy rzeczywiście rozwiązań. Ja z nimi rozmawiam o tym, jak budować relacje małżeńskie, rodzinne, jak znajdować partnera na przeżycie życia, jak też w tym całych poszukiwaniach i budowaniu życia umiejscowić Pana Boga. To są trudne rozmowy czasami, ale szukamy tych rozwiązań razem. Więc nastoletni wiek, 12-13 lat, to jest taki czas buntu. Buntu przeciwko wszystkiemu, co zastałem, bo muszę na czymś zbudować własne życie. I to jest właśnie to, no muszę się zbuntować. Jak to wtedy wygląda? No, trzeba jeszcze popatrzeć na trudność, w jakim etapowo w ramach danego etapu rozwoju dziecko się znajduje. Nie wiem, czy pamiętasz ten czas, ale świat jest wtedy straszny. Człowiek wstaje rano i już świat się zawalił, bo na czole pojawił się pryszcz. To jest koniec świata, po prostu życie się skończyło. W ogóle bardzo trudno wstać w tym czasie. Wow. Tak rano. Kto wymyślił, żeby do szkoły chodzić na godzinę 8? U mnie w szkole przychodzą dzieci na godzinę 7:10. One przychodzą i śpią.
To jest nienormalne i to jest wbrew biologii nastolatka. On zaczyna funkcjonować tak średnio od godziny 9, możemy zacząć z nim rozmawiać. Ale do 9 to on rzeczywiście śpi. No ale mamy takie realia, jakie są, i on musi się w nich odnaleźć. Nastolatek jest wiecznie zmęczony. No on naprawdę jest zmęczony, bo on rośnie, rosną mu organy, części ciała, rośnie mu mózg. On robi tam naprawdę gigantyczne praca się dzieje. Dzieje się dojrzewanie, dorastanie, przy czym to dorastanie to jeszcze długo, długo będzie trwało, zanim już po tym etapie, kiedy dojrzejemy, kiedy dziecko dojrzeje. I to wszystko wymaga niesamowitego wysiłku. A do tego jeszcze rosnę, jestem nierówny. Ja chcę być taki przystojny, nie wiem, wyglądać jak przynajmniej... Proporcjonalny. Ależ tak. A tu nagle się okazuje, że ręce są poniżej kolan, bo są dłuższe od pozostałej części ciała. I wszyscy koledzy w klasie mają 2 metry, a ja ciągle jeszcze jestem na etapie tego 1,30 m. Już bym chciał dogonić. Wszystkie dziewczyny mają chłopaków. To nie jest prawda, że one wszystkie mają, ale ja sobie tak wyobrażam. Ja już bym chciała miłość i ja już bym chciała się zakochać i ja tego szukam. I ja mam takie dzieci, które przychodzą do mnie na trening mentalny i one mówią, i wie pani, bo ja już bym tak chciała się zakochać. I to trzeba zrozumieć, że gdzieś w tym wszystkim ten człowiek młody musi się odnaleźć, on musi to uporządkować. Więc będzie do tego jeszcze burza hormonów, do tego emocje, układ nerwowy, który też się rozwija, więc dziecko będzie agresywne czasami, będzie nerwowe i z drugiej strony będzie też, delikatnie to powiem, nieprzyjemne dla rodzica. Ale co się stało z moją grzeczną córeczką? Nigdy nie było z nią problemów. Ale prawda jest taka, że ta grzeczna córeczka, no to jest komplement dla państwa, dla mamy, dla taty, jeżeli jest niemiła dla mamy i dla taty, bo to znaczy, że czuje się bezpiecznie w ich towarzystwie. To znaczy, że w tym domu czuje się na tyle bezpiecznie, że może dać ujście emocjom. Kiedyś czytałam, że rodzic powinien być w tym momencie takim workiem treningowym, bezpiecznym, miękkim, na którym dziecko będzie się, o który będzie się obijać. Ono trochę jest. Rzeczywiście tak jest, że ten rodzic jest takim workiem treningowym. Tak, to wymaga niesamowitej tutaj szkoły panowania nad emocjami, umiejętności społecznych, umiejętności wyrażania własnych emocji wobec dziecka, które staje i ewidentnie prowokuje. Wiem, przerabialiśmy to, ale no to już na długie, długie rozmowy nasze, jak sobie radzić w takich rozmowach. Otwartość, szczerość i kiedy to jest podstawa i kiedy rodzic czuje, że jest naprawdę bezradny, to wystarczy powiedzieć, wiesz, a ja cię i tak kocham i będę kochać. Bo w tym momencie i w tym etapie i na tym etapie dziecko potrzebuje najbardziej zapewnienia, że jest kochane. Że cokolwiek się wydarzy, to tutaj, pod tymi skrzydłami dalej będzie opieka i akceptacja. Ale też jeżeli mówimy o sprawach wiary, bo jakby dzisiaj tutaj o tym mówimy, to niesamowicie istotna jest nasza konsekwencja i to, jak my przeżywamy wiarę. Ja byłam u znajomych, to już było wiele lat temu, gdzie ich nastoletni syn wyszedł do kościoła, my byliśmy rano na mszy świętej, on poszedł na tę mszę świętą na godzinę 13 i jest w domu po 25 minutach. Obliczając dojście i powrót z tego kościoła, to za długo tam nie był. To musiała być mega ekspresowa msza. No i mama pyta, a ty już tak wróciłeś? A tam nudne kazanie było. I teraz reakcja mamy i taty? Żadna. Dzisiaj młody człowiek, bo jest dzisiaj młodym ojcem, mężem, nie ma nic wspólnego z Kościołem i z Panem Bogiem. Bo jakby nie było, to zabrakło gdzieś tej konsekwencji też. No, on sobie też życie po swojemu poukładał, to prawda, tak wybrał. Natomiast w tamtym etapie, w tamtym momencie, no może warto było z nim porozmawiać, że istotą mszy świętej i punktem kulminacyjnym mszy świętej to nie jest kazanie. I opuszczanie jej w takim momencie no nie jest rozwiązaniem, to co my tu teraz zrobimy, nie? Ale to jest trudne, ja sobie zdaję sprawę.
żeby stawić czoło, tylko znów wrócę do początku. Jeśli w naszym domu pielęgnowaliśmy taki zwyczaj, tu na poprzednim spotkaniu była mowa o rytuałach. Ojciec Popłaski mówi, jakie są ważne, prawda? Zgadzam się z nim w 100%. Budowanie i tworzenie rytuałów w domu rodzinnym jest niesamowicie istotne. U maluchów, takich dzieci w wieku przedszkolnym, te rytuały będą dawały poczucie bezpieczeństwa. Tu jest zawsze tak będzie. To jest pewniak, że wieczorem będzie najpierw kolacja, później będzie bajka, a potem będzie modlitwa i potem tata z mamą usiądą i tam poczytają bajkę albo będą coś opowiadać. I to sprawia, że dziecko nam łagodnie zasypia na przykład, nie? Bo ma cały rytuał związany z zasypianiem i nie ma problemu, że o 23 dziecko biega po domu i nie możemy go uśpić. Rytuały sprawiają też, że pewne rzeczy czy pewne zachowania, głównie też te związane z wiarą, nawet jeśli dziecko tego nie rozumie, to nabiera nawyku. Idziemy w niedzielę do kościoła. Nie umiem sobie wyobrazić niedzieli bez mszy świętej. Jest mi ciężko, kiedy czasami jest, możemy pójść w niedzielę, w sobotę wieczorem na mszę świętą, ale co to za niedziela bez mszy świętej? To jest wręcz nawyk. No od czegoś trzeba zacząć, nie? Więc ja myślę, że te rytuały są niesamowicie istotne. Razem jemy obiad, jest uroczysty, bo jest niedziela. Bo to jest wyjątkowy czas dla Pana Boga i dla nas. I tłumaczymy to dzieciom. I to u nas nastolatki, które się buntowały na wiele rzeczy, kiedy pewnej niedzieli gdzieś tam jechaliśmy rodzinnie, ja mówię, słuchajcie, dobrze, dzisiaj nie wystawiamy tutaj talerzy, tu proszę, każdy bierze talerz do garnka, wydajemy obiad i jedziemy. I usłyszałam od tego, który zawsze się najwięcej buntował, że on tam musi z tego stołu sprzątać i ustawiać. A czemu tak? No jest niedziela. No tam spieszymy się. No jest niedzielny obiad. Dobra, ustawiamy. A co zrobić, jak właśnie zadajemy takie pytanie nastolatkowi? Dlaczego z nami nie pójdziesz na mszę świętą? A on nie ma odpowiedzi. Pewnie mu się nie chce w jakiś sposób, a pewnie nie chce mu się zagłębiać. Jak zareagować, zupełnie przemilczeć? To nie jest kwestia przemilczenia. Są rzeczy, które rodzic, myślę, w domu, są rzeczy, które w domu możemy odpuścić, a których nie odpuszczamy. To, że ktoś nie lubi tabletek, nie oznacza, że w sytuacji choroby tych tableczek nie każemy mu wypić. No koniec, no trzeba, bo to jest dla twojego zdrowia. I jest taki etap rozwoju dziecka, to jest właśnie ten etap taki wczesnonastolatkowy jeszcze, kiedy możemy powiedzieć, rozumiem, ale umówmy się tak, jeszcze jesteś w naszym domu, tutaj mamy takie zwyczaje, tak żyjemy i umówmy się, że jeszcze pójdziesz z nami na mszę świętą, że to tak działa u nas. I potem, bo w tym momencie nie ma sensu dyskutować, bo tu już jest, wiecie, zbudowany, wiesz, jest, już tutaj mur stoi, jest gotowy do walki i tutaj argumenty nasze będą się odbijały od ściany. Natomiast znowu warto odczekać chwilę, ten krok w tył jest zawsze bardzo istotny. Ja mam chwilę oddechu, przemyślenia tematu i wracam do sprawy. Wtedy, kiedy już nie ma emocji, słuchaj, tak mnie męczy i to jest ten... Zaczynam od siebie, nie, bo ty tutaj nie chodzisz do kościoła i teraz weź mi powiedz, czemu tak jest, tylko zaczynam od siebie, wiesz, to trochę mnie to zmartwiło i tak mi źle z tym, że ty nie chcesz iść do kościoła, wiesz, bo to dla mnie jest ważne, zresztą wiesz, że i dla mnie, i dla taty, o co chodzi, co się stało, coś ci nie pasuje tam? I wtedy zaczynam rozmowę i wtedy myślę, że będzie jakaś reakcja i wtedy padną argumenty, że coś tam. Kiedy przychodzą dzieci wypisywać się z religii z kartką w ręce, to podają dwa argumenty. Pierwszy, a wie pani, no my i tak nie żyjemy. Czy gdzieś już po drodze ktoś odpuścił? A drugi, bo ja tu się umówiłem, że ja dotrwam do bierzmowania, już mam, to już teraz się mogę wypisać. No, a jak ja tam dociskam jeszcze, ale wiesz, może spróbuj, nie? Podyskutujemy. Ja mam inne zdanie, więc ja się cieszę. Ja bardzo lubię, gdy ktoś ma inne zdanie, bo wtedy naprawdę ciekawe rozwiązania wychodzą. No, ale wie pani, do mnie nikt nie chodzi do kościoła w domu. I jeżeli dzieciak przychodzi i mówi, nie będę chodził do kościoła, nie idę dzisiaj z wami, a w domu jest tutaj siła, bo wszyscy idą,
to on się będzie nawet niezręcznie czuł. I kiedy wrócimy za jakiś czas do tej rozmowy, z punktu, wiesz, no, to też będzie inna rozmowa. Bo nie będzie argumentu typu, no wiesz, ale wy sami przecież tam tylko na to Boże Narodzenie, nie? Tu będzie zupełnie jakby inna płaszczyzna. Ta płaszczyzna rozmowy musi być budowana od samego początku. I od samego początku, to co, o co ty zapytałaś, Pan Bóg jest osobą, jest tu obecny w naszym domu. Wspólna modlitwa, no to jest coś przepięknego. To jest bezcenna rzecz, jaka zawsze trzymała, myślę, naszą rodzinę i trzyma nasze małżeństwo. Wspólna modlitwa. Przy modlitwie rodzinnej wychodziły też wychowawcze cudawianki typu brat modrący się o zdany sprawdzian dla brata. I wtedy nam się oczy otwierały. Jejku, ty masz sprawdzian? To są sytuacje, gdzie dzieci modlą się za kogoś o zdrowie. I myśmy tak się modlili, tam ktoś był chory, była prośba, żeby modlić się w intencji tej osoby. Modliliśmy się ileś razy, gdzieś nam później ta intencja tak wygasła. Po tygodniu przychodzi któreś dziecko i mówi, a myśmy się modlili za taką panią, to ona już jest zdrowa czy nie? Ale gorące serce w tej modlitwie było, no i my wtedy no to zainteresujmy się. Jak nauczyć lepiej empatii, współczucia, otwartości na drugiego człowieka? No, wiara daje niesamowite możliwości. To jest coś naprawdę pięknego. I nie bójmy się też, myślę, trudnych tematów. I pani tak z nami, tak o seksie będzie rozmawiać? Mówię, no. Ja zaczynałam takie rozmowy u nas w domu. Nasze dzieci, nasz najstarszy syn przychodził i o dużo rzeczy pytał. To był taki gość, który siadał i właśnie tam w tej kuchni te dyskusje były. Ale środkowy syn nigdy o nic nie pytał. I to mnie bardzo niepokoiło. I kiedy doszedł do czwartej klasy, to ja już się zupełnie bardzo zmartwiłam. I no nie wierzę, no mi się coś złego dzieje. No i biorę młodego tutaj, sadzę i mówię, słuchaj, ty wiesz, że gdybyś miał jakiś problem, pytanie, chciałbyś zapytać, to wiesz, zawsze możesz przyjść, prawda? I taki szelmowski błysk w oku. I patrzy na mnie i mówi, o wszystko? No, o wszystko. Gotowa już jestem, naprawdę. I wtedy pada to pytanie. Co to jest prezerwatywa? Rozwalił system. No oczywiście to było pytanie podpuszczające. Miał niesamowitą radochę. No trzeba było porozmawiać. Ale rzeczywiście nie możemy uciekać od trudnych tematów, bo jeśli my im nie odpowiemy, to będą szukali sami, a będą szukali i będą szukali nie zawsze tam, gdzie byśmy chcieli. Wydaje się zatem, że ta twoja młodzież ma do ciebie zaufanie. Bardzo gratuluję ci takiego prowadzenia kateches, no bo pojawia nam się często pytanie o autorytety. Wydaje się, że jest kryzys takowych. Tak, to jest kłopot. Rzeczywiście dzieciaki szukają autorytetów i kiedy rozmawiamy o różnych autorytetach, zawsze trzeba stanąć w prawdzie. I ja często mówię, słuchajcie, nie wiem. Jeśli mnie pytają o coś i nie wiem czegoś, mówię, słuchajcie, nie wiem. Ale umawiamy się tak. Na następną lekcję wy szukacie, ja szukam i razem otwieramy tutaj temat i spróbujemy znaleźć odpowiedź. A czasami odpowiadam na tematy, które są trudne dla mnie bardzo, kiedy dzieci mówią o autorytetach, które są już upadłymi autorytetami. Oni to bardzo przeżywają. Zresztą myślę, że nie tylko oni, no my też. I nie myślę, że nie wolno bać się takich tematów. Ja zawsze mówię im, słuchajcie, Kościół przetrwał 2000 lat. I o to, że Kościół upadnie, to ja absolutnie się nie boję. Jestem fanką Kościoła. Jestem pierwszą fanką najgorętszą Kościoła. Kościół, który, nasz Kościół, ma miejsce dla każdego. Takiego, który ma różne pomysły na życie i szuka różnych pomysłów. A po drugie, w tym Kościele jest przede wszystkim Pan Bóg. I nawet jeśli człowiek robi głupoty i się pogubi, to jest ten, który ten Kościół tworzy, Chrystus. Bo na nim jest ten Kościół zbudowany i on go założył, on go zbudował. I tak mówię też uczniom. Mówię, słuchajcie, czy wy popełniacie błędy? No tak. No to ja też. Pani dyrektor, księża, siostry zakonne, prezesi, no wszyscy.
I dajmy sobie takie prawo. Każdy musi ponieść konsekwencje błędów, to już jest inna bajka. I co do tego, to prawda, że trzeba te rzeczy wszystkie porządkować. No i, tutaj myślę, że dużo rzeczy sobie wyjaśniamy i rozmawiamy. Faktycznie mają zaufanie. Ja daję im taką szansę. Mamy pudełko, że jeżeli ktoś ma pytanie, które gdzieś się komuś zrodziło i nie ma odwagi zadać go na forum klasy, to wrzuca to pytanie do pudełka. A czasami, kiedy omawiamy jakiś temat gorący, dyskutujemy na nim w klasie, dostają odpowiedź na to pytanie, dostają do zrobienia w domu na piśmie. I nie chodzi o to, że teraz na religii zadają zadania domowe i dzieci siedzą północy i robią kopiuj i wklej z internetu, tylko umawiamy się, to jest taki etap już dalszy naszej pracy, że to jest szansa na to, żeby napisać, co ja naprawdę myślę. I może się zdarzyć, że ktoś dostaje piątkę, kto myśli zupełnie inaczej niż ja, ale uzasadnia swoją odpowiedź. Co prawda, że mój list miłosny na jego pracy jest bardzo długi, bo ja tam dyskutuję i wchodzę w polemikę z każdym zdaniem, które napisał, zajmuje to czas, ale efekt jest. Bo rzeczywiście widzę ten dialog, widzę tę relację, jaka zachodzi. Która jest, myślę, podstawą katechezy i podstawą wychowania także w domu. Relacja, otwartość, komunikacja i przede wszystkim nasza autentyczność. Spójność też, prawda? Z tym, tak. Co życie, z tym, co wyznajemy. Mówiliśmy o pudełku i zadawaniu pytań. Ja przypomnę, że my też mamy takie magiczne pudełko. Jakby ktoś chciał zadać pani Jadwidze pytanie, to zapraszam, zachęcam. Ja też mam tutaj już zadane pytanie bardzo konkretne od jednej z mam, która nie mogła dzisiaj być. Co odpowiedzieć 22-latkowi, który mówi: mamo, nie widzisz, że ta twoja wiara osłabia naszą relację. Wszystko sprowadzasz do Boga. Boję się o ciebie, że robią ci pranie mózgu, a ty tego nawet nie widzisz. Ojej. Zaczęłabym od dwóch rzeczy. Rzecz pierwsza. Pomyślałabym sobie, jak ja rozmawiam z moim dzieckiem o Panu Bogu. To jest, może rzeczywiście jest tak, że wszystko, to jest jak z dowcipem o katechetach na lekcji religii. Co to jest rude i skacze po drzewach? No jak Panią znam, to Pan Jezus. I może, żeby tak nie było, że my też w życiu w rozmowie z dzieckiem właśnie, no wszystko to ten Pan Jezus. Jak już mówimy religia czy wiara, to już musi być koniecznie Jezus w tle. Czasami nie musi, a wyjdzie jeszcze piękniej, niż gdybyśmy wszystko przyklejali sztandarem Pan Jezus. Więc zweryfikowałabym i zastanowiłabym się, w jaki sposób ja rzeczywiście z tym młodym człowiekiem rozmawiam. Z pełną świadomością, i to jest ta druga sprawa, że to już jest dorosły człowiek. I teraz tutaj to ja już nie bardzo mam wpływ na to, jakich on dokona wyborów. I jedyne, co mogę zrobić, to mogę powiedzieć, wiesz, bardzo mnie boli to, że nie idziesz do kościoła, albo że nie wierzysz. I teraz wiesz, przykro, że ty to tak odbierasz, bo wiara dla mnie jest siłą i jest naprawdę sensem życia. Bo wiara sprawia, że ja w życiu widzę cel, że podejmuję różne wyzwania ze względu na wiarę. Jeśli ty tego tak nie odbierasz, no szkoda, ale jeśli chcesz, możemy o tym pogadać. Dlaczego tego tak nie odbierasz? Natomiast pozwól mnie wierzyć. No i właśnie, zastanawiałabym się, czy przypadkiem tam nie wszystko było tym Panem Jezusem. Czasami może być wiewiórka, naprawdę. To jest temat na... To jest tak jak w treningu mentalnym. Trzeba by usiąść, poszukać najpierw, dlaczego tak się zdarzyło, bo to nie jest bez powodu. To jest bardziej to zdanie, bardziej wskazuje na to, że tu gdzieś się trochę problem zasadza w relacjach mamy z dzieckiem. W sposobie rozmowy. Tu jest chyba prośba o to: mamo, rozmawiaj ze mną inaczej. A wiara tutaj tak
dobrze zagrała. Z pretekstem. Tak, pretekstem albo wręcz argumentem, żeby mieć taki pocisk na mamę, nie? Bo wiadomo, że ją to zaboli. Więc może no, zweryfikowałabym sposób rozmowy po prostu. Czy i jak rozmawiać z dziećmi o świętych w naszym życiu? Rozmawiać. Odwoływać się do nich jak do autorytetów, aczkolwiek mam świadomość, że kiedy mówię i słuchajcie, i święty Tomasz Zakwinu, no tak kiedy taką to on sumę ciekawą napisał. O matko, i te 5 dróg, wiecie, są fantastyczne. No, ale równie dobrze świętych. Święty to ja. Ja mam taki zwyczaj w szkole, bardzo się z tego cieszą uczniowie, że kiedy przychodzi uroczystość Wszystkich Świętych, to my robimy sobie imieniny. No bo kiedy mamy imieniny w kościele? No wtedy mamy imieniny, kiedy jest wspomnienie świętego patrona. Więc słuchajcie, no we Wszystkich Świętych wspominamy wszystkich świętych patronów. Przynosicie jedzenie i mamy pizzę albo słodycze. No nic tak nie porwie nastolatka jak dobre jedzenie. To jest po prostu podstawa dialogu. Jedzenie, herbatka. Ja mam mnóstwo herbat u siebie, które mam przygotowane. I jak jest taki ciemny dzień, jest godzina 8, jeszcze szaro za oknem, pytam, kto chce jaką herbatkę, stawiamy sobie herbatkę, wtedy zaczynamy rozmowę i ona się zupełnie inaczej klei. I kiedy robimy sobie takie imieniny, to oni mówią o tych świętych i mówią, wow, rzeczywiście, a wiedziała pani, że jest święty kwadrat? No, teraz wiem. I wyciągamy takie różne ciekawostki i to jest pierwszy haczyk, żeby do tych świętych się odwołać. I później, po takiej imprezie imieninowej z wezwaniem Wszystkich Świętych, bo warunkiem tych imienin jest to, że każdy coś przygotowuje o wybranym świętym patronie. Więc się dzielimy przy tym jedzonku informacjami o wybranym, czyli swoim, tak? Albo swój, albo dowolny. No bo imienia nie wybieraliśmy sobie, dali nam go rodzice, nie? Ale oni mają trochę na przekór. To jest jak jeśli... Ty już masz dzieci, które były u bierzmowania, nie? I wybierają sobie imię do bierzmowania. Jeszcze jedno czeka. Czeka. A ma takie pomysły, żeby wybierać im bardziej dziwne imię, tym lepsze. Musi śmiesznie brzmieć. Bo do mnie przychodzą i wyciągają takich świętych z wczesnych wieków kościoła i mówią tak, a myśli pani, że takie przejdzie? Mówię, no próbuj. Tylko musisz dobrze uargumentować. I kiedy jesteśmy na lekcji i oni opowiadają o tych świętych, to wyłuskujemy, ja wtedy celowo gdzieś tam szukam, i zobaczcie, on taki idealny był? No chyba nie, nie? No taki Augustyn, to on tam za idealny, to tak przez całe życie nie był. I wtedy wniosek jest najważniejsza zawsze ta nasza puenta w naszej rozmowie z naszym dzieckiem, żeby kiedy kończymy rozmowę, to musimy zostawić, to jest taka zasada katechetyczna, że na lekcji możemy dyskutować o wszystkim, ale dzieci muszą z klasy wyjść z taką dobrą myślą, z dobrym przekonaniem. I tak samo jest z naszą rozmową. Musi dziecko wyjść, czy zakończyć się, no zobacz, święty to człowiek, który przede wszystkim szuka Pana Boga i jest blisko Niego. Dla Niego jest Pan Bóg najważniejszy, co nie zmienia stanu rzeczy, że popełnia błędy. I wtedy wyciągamy tam też różne niedoskonałości tych świętych. I wtedy to jest dobry punkt zaczepienia. A szukamy później, kiedy mam jakiś temat, i odwołuje się do świętych, no to już mam wtedy pełne prawo do tego, że był taki jak my, wzór na dziś. Troszkę już o tym było, ale jeszcze przytoczę to pytanie. Czy widzisz zależność między postrzeganiem Boga, a tym, w jaki sposób młody postrzega swojego ojca, ojca bądź matkę? No, tak, ogromną. Ogromną. I mówiłam o tym, że to jest takie ważne, kiedy dzieci są małe, ale dzieci ciągle sprawdzają nas. Ja przychodzę na... mówię, wiecie, Pan Bóg jest... Ja teraz bardzo uważam. Mówię tak, słuchajcie, Pan Bóg to taki nasz ojciec i teraz mam dzisiaj świadomość, że może być, że dziecko nie ma ojca. Albo ten ojciec wcale nie jest taki fajny, jak dziecko by oczekiwało. I teraz ono przykładając, mając ranę w sercu, bo tata je zranił i ja mu mówię, że dziecko jest jak że Pan Bóg jest jak ojciec, to w ogóle się nie klei. To jest zupełnie inny mamy efekt. I, no i wtedy dodajemy, mówię, wiecie, ludzki ojciec nie zawsze jest doskonały. My nie zawsze jesteśmy doskonali.
ale to jest ktoś, kto kocha cię nad życie, kto jest doskonały w miłości, bo on tę miłość w tobie zaszczepił. I wtedy odwołujemy się do autorytetu największego, czyli wyciągamy Biblię. I to jest jakby ta podstawa, na której opieramy. Rodzina i to, co wynosimy z rodziny, z domu rodzinnego, ja maturzystom o tym mówię. Słuchajcie, to jak? Czy są rzeczy, które tak was wkurzają, które byście nie chcieli za nic w świecie, żeby w waszych domach były? No, tak. No, to ja wam gwarantuję, że to będą pierwsze rzeczy, które powtórzycie w swoim domu. No, ale jak to? No tak, bo uczymy się w sposób mimowolny. Dziecko wchłania to, co się dzieje w domu. To nie jest sprawa przegrana, więc jeżeli, i znowu wracamy do obrazu Boga i Ojca, jeżeli ten tato jest niedoskonały, to ja tym starszym mówię, słuchajcie, rozejrzyj się, popatrz, czy gdzieś wśród twoich przyjaciół jest taka świetna rodzina, taka fajna, taki dom, gdzie wchodzisz i tam ci jest dobrze. Tam jest taka atmosfera, gdzie jest ci fajnie. To popatrz, jak oni to robią. I po prostu ściągnij to. Będziesz miał wzór do powtórzenia u siebie w domu. To jest też to jest coś, co ja też stosowałam w swoim życiu. Baczniej do dzisiaj to robię. Mam znajomych, którzy mają dzieci trochę starsze od naszych, więc obserwuję, jak oni sobie radzą z problemami, które mnie czekają. Bo nie mylę się, że jak one przyszły u kogoś, to pojawią się też u mnie. To są sytuacje, które gdzieś są w małżeństwach. Też warto obserwować, jak ludzie sobie z tym radzą. Życie pisze scenariusze, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I nie ma gotowych scenariuszy na wszystko. Ale warto zbierać doświadczenia własne i cudze. I z nich wyciągać wnioski. To jest, myślę, takie no bardzo istotne. No to jak przekonać młodego człowieka, że Bóg go kocha? Najpierw pokazać mu, że ja go kocham. Ale taką miłością, która jest miłością autentyczną i prawdziwą. Co mam na myśli? Mam takie wrażenie, że chcielibyśmy bardzo często przeżyć życie za nasze dzieci. Uchronić je przed wszelkimi trudnościami, przed wszelkimi błędami. A tego się nie da zrobić. A jeżeli będziemy tak bardzo te dzieci osłaniać, czy one będą małe, czy potem coraz starsze, to jest to przemoc. Psycholodzy o tym mówią, że taka nadgorliwa miłość, taka zaborcza miłość jest przemocą. Ta miłość nie pozwala na rozwijanie u dziecka samodzielności. Dziecko zobaczy, czy dziecko patrząc na nas uczy się miłości. My je uczymy miłości, okazywania tej miłości. Bóg cię kocha, bo zobacz, zaszczepił w nas miłość jako taką. My potrafimy siebie kochać. Ty kochasz mnie, ja kocham ciebie. Bóg sam jest miłością. Opowiadamy o sytuacji z raju, kiedy rozmawiamy w klasie. Oczywiście zawsze pada hasło jabłka i zawsze pada hasło, a skąd się wzięły te dzieci, skoro Adam i Ewa tam byli we dwoje w tym raju, to jak to tak? I skąd ona tam te dzieci miała to i tych dwóch synów tylko? To jest takie podejrzane. Mówimy tam o symbolice, ale przede wszystkim zwracam im uwagę na to, jak było w raju, kiedy zanim pojawiła się ta świadomość zła, kiedy pojawił się szatan ze swoimi chachmęctwami. Gdzie była ta miłość czysta, bezpieczna. Mówimy maturzystom, zobacz, na takiej miłości zbudowana jest miłość kobiety i mężczyzny. Są nadzy i nie wstydzą się. To jest, bo taką miłość dał im Pan Bóg. Ona wykrzywia się w naszym obrazie, no bo mamy grzech. Ale my dążymy do miłości doskonałej. I kiedyś jej doświadczymy w pełni. I myślę, że takie rozmowy, takie przypominanie i pokazywanie, że miłość jest możliwa, że w naszym domu i w naszych relacjach jest miłość, będzie budowała też miłość do Pana Boga. Bo to nie są tylko słowa. My chcemy wszystko sprowadzić do słów, do wyjaśnienia. No i teraz masz, jest definicja, pach, pach, pach i zamknięte. A to nie tak działa. To
jest jak z uczeniem modlitwy dziecka. I bardzo proszę, tu masz książeczkę do bierzmowania i proszę mi zaliczyć gorzkie żale i wszystkie msze i spowiedzi i wszystkie formułki pacierza. No ale nie nauczyło się tego pacierza, co wcale nie znaczy, że nie umie się modlić. To są tylko formuły. Modlitwa jest zupełnie czymś innym. Stąd no, ja cały czas idę, krążę wokół jednego, naszej postawy, naszej konsekwencji. I relacje, relacje, relacje. Tak, utrzymanie relacji z dzieckiem. Ja nie wiem, czy ja mogę to powiedzieć, ale mam nadzieję, że mnie tutaj moja rodzina nie wyklnie za to. Mamy taką... Kiedyś przyszedł do nas nasz syn. Ja przyjąłam to jako taki największy życiowy komplement. Przyszedł i mówi, wiesz mamo, powiedz mi, jak wy z tatą rozwiązujecie te takie trudne sprawy, bo chciałbym robić to tak jak wy. Bo wy macie takie patenty. Powiesz mi, kto jest? I tam zapytał o konkretne rzeczy, już dalej nie będę brnąć. To był największy komplement, jaki mogłam usłyszeć, bo to znaczy, że bardzo obserwował i że wyłowił dobre rzeczy między nami. I myślę, że to jest coś najpiękniejszego, co może rodzic usłyszeć. A to, że w pewnym momencie życia dziecko mówi nie, myślę, że możemy i powinniśmy dać szansę na to poszukiwanie, na to zanegowanie, na to sprawdzam. Nasze dzieciaki już dorosłe dzisiaj mówią i wiesz, i wtedy tam opowiadają jakąś historię, a to był moment, kiedy ja przeżywałem taki duży kryzys wiary. Wytrwał i przeszedł go, ale musiał go przejść. I to jest chyba taka droga, którą każdy z nas musi przejść. Jeśli już nic nie mogę powiedzieć, jeśli nie docieram do człowieka, który ma lat 20, jest dorosły i on może powiedzieć, słuchaj, jestem dorosły i już zdecydowałem, to wystarczy, że ja przy nim jestem i że ja po prostu za niego się modlę. No jak wspomniana na poprzednim spotkaniu święta Monika. I to jest, cokolwiek prosić będziecie, zostawmy jeszcze miejsce na działanie Ducha Świętego. To jest, myślę, taka gdzieś istota, my byśmy chcieli wszystko załatwić, a to się nie zawsze da. Może niestety, ale chyba tak. Czy mamy jakieś pytania z sali? Ktoś... Jak rozmawiać z nastolatkiem, który mówi, że Bóg nie istnieje i nie chce rozmawiać? Nie na siłę. Nie na zasadzie prawienia mocy, prawienia tutaj kazań. Może bym poszukała kogoś, kto mnie w tym wyręczy. My na spotkaniach z rodzicami, którzy przygotowują się do chrztu swoich dzieci, mówimy o tym, żeby dobrze się zastanowili nad chrzestnymi, których wybierają. Może to jest moment, żeby ten chrzestny zadziałał. Może to jest moment, żeby zadziałał jakiś autorytet, który jest wokół nas. To jest właśnie ta grupa znajomych. Może warto się rozejrzeć w gronie też jego kolegów, czy jest ktoś fajny. I zupełnie przypadkowo organizujemy jakieś tam fajne spotkanie przy okazji świąt. Czy przy okazji jakichś wydarzeń. Na siłę z nastolatkiem, nie wiem ile ten nastolatek ma lat, ale im starszy, no tym pewnie będzie trudniej. Ale jeżeli nie, nic na siłę na zasadzie usiądź tutaj teraz, słuchaj, uważam, że to nie zadziała, to jest mur. Ale jest też powód, czy jakaś przyczyna, dlaczego nie chcę. Mam nastolatków, którzy są na religii w szkole. Bardzo ich podziwiam. To są niesamowicie dzielne dzieci. Bo jeżeli z klasy przychodzi część na religię, a druga część w tym czasie ma wolne, no to samo przez się sytuacja jest jasna. Ale to wymaga niesamowitej takiej odwagi i takiej dojrzałości. Nie każdy ją musi mieć. Może gdzieś jest problem tutaj ukryty, że grupa znajomych, grupa kolegów, grupa rówieśników jest taka, że wyśmiewa, że jestem taki dziwny. No jeżeli wszyscy idą grać w piłkę, czy idą na mecz, a mama mówi, że jedziemy na mszę, to jest mi dziwnie, to zmieńmy godzinę mszy.
Albo słuchaj, no to propozycja, nie? Pójdziemy na tej godzinie. Co nie gra? Poczekajmy chwilę, poczekałabym na taką okazję może do rozmowy. Przy jakiejś takiej konkretnej sytuacji. No musielibyśmy tutaj porozmawiać o konkretnych okolicznościach, które jeszcze się gdzieś tam zadziały, bo to jest tak, że najczęściej jest tak, że to nie jest jak ze zdradą, nie? Że nikt się nie budzi rano i mówi, taki ładny dzień, dzisiaj żonę zdradzę. No, tak od niechcenia. Świetnie się kochamy, relacja super, ale zdradzę sobie ją. No nie, no to narasta gdzieś po drodze. Coś się dzieje, co przeoczyliśmy, albo na co nie zwracamy uwagi, co nam nie wpadło w oko i się wylewa później. Tworzą się okoliczności. I tak samo jest tutaj z tą sytuacją. Czemu coś się zdarzyło takiego, pojawiły się jakieś sytuacje, które sprawiły, że ten młody człowiek mówi, no nie będę chodził do kościoła. No to To może ktoś inny spróbuje porozmawiać, nie? Jeżeli teraz się nie da. No mówię, musiałabym, jestem otwarta, po spotkaniu możemy spokojnie podejść do tematu. Czy jeszcze mamy jakieś pytania z sali? To zakończmy może ostatnim. Za co kocha nas Pan Bóg? Za nic. Kocha nas, bo jesteśmy. Na Pana Boga nie musimy się starać o nic, chociaż to w dobie naszych praktyk religijnych może być trudne, bo odpraw 9 pierwszych piątków miesiąca to, prawda? Jest tak. Albo jak będziemy się tam od pusty zdobywać, to trzeba zrobić tę modlitwę, iść do komunii, zrobić to wtedy dopiero Pan Bóg nam coś da. Jeśli pogadamy, czy jakby pokażemy dziecku, że te 9 pierwszych piątków miesiąca to jest tak naprawdę początek drogi, żeby systematycznie spotykać się z Panem Jezusem i robić porządki w naszym sercu dla Niego, nie dlatego, że nam coś da, tylko dlatego, że Go kochamy. No bo w miłości trzeba być okej, wtedy będzie miłość. W miłości ludzie są dla siebie, siebie szanują, są ze sobą w relacji, a grzech te relacje rujnuje. A jak to zrobić? No maszeruję z tym dzieciakiem przez te 9 piątków i następne. I wtedy to jest autentyczne. Kiedy mówimy o modlitwie, to jest też trudne. Pomodlimy się o to, żeby było zdrowie. No nie ma tego zdrowia. Ale może Pan Bóg ma inny plan. No i teraz tu mówimy o tym Bogu Wszechmogącym. Bogu, który widzi i wie więcej niż ja. Ja, która mam tylko ograniczone pole widzenia przez moje fantastyczne, ale jednak zmysły, które widzą wąsko. I plan, który mnie nie ogranicza, ale ja mam taką historię, na mnie uczennicę, która w trakcie lekcji rozmawiamy na jakiś temat. Ja tutaj w ferworze uniesienia, dobrze mi idzie, dumna z siebie jestem. Nagle ona podnosi rękę i mówi tak, a pani niech mi powie, pani to tak wierzy, że Bóg jest wszechmogący? No tak. Tak naprawdę. No tak. Bo ja nie. Bo jakby był wszechmogący, to by nie dopuścił do tego, żeby mój tata mnie zostawił. A mój tata mnie zostawił, bo mnie nie kocha. Wow. No wylała się po prostu bomba. No była rozmowa o tym, że tata może być niedoskonały. Co nie zmienia stanu rzeczy, że jednak podejrzewam, że kocha, że czasami dorośli także są nieporadni wobec życia i wyzwań życia, które przed nim stają i dokonują takich, a nie innych wyborów. Co nie zmienia stanu rzeczy, że Pan Bóg, który tak bardzo kocha, nie pamięta o niej, a po drugie kocha tak bardzo, że daje wolną wolę i nie wali piorunem taty, ani nikogo innego, który robi coś, co jest nie tak. Ani nie wali piorunem jej, kiedy robi coś złego. To są trudne rzeczy, ale właśnie w taki sposób, myślę, należy to pokazać. W taki sposób bardzo ludzki, taki jak ten człowiek w tej sytuacji jest w stanie to zrozumieć. Bo katecheza, rozmowa o Panu Bogu musi wyjść od sytuacji, w której dziecko się znajduje. Czasami przychodzę do klasy i widzę w klasie sytuację, gdzie no tam się coś wydarzyło fatalnego, jest jakaś drama niesamowita, wszyscy są przejęci, podekscytowani tym tematem, a ja tu przyszłam z przepięknym tematem, jakimś tam biblijnym albo teologicznym i tu przygotowałam się. No i co z tego, że się przygotowałam? Zajmujemy się tym, co jest w klasie,
bo to jest ich życie i teraz w tym życiu działa właśnie Pan Bóg. I to jest jakby pokazanie wtedy, no Pan Bóg cię kocha, nie za coś. Kocha cię, bo jesteś, po prostu, bo cię stworzył z miłości. Tak, mam taką historię, która mnie mocno została w głowie, mnie jako dziecku. Ja pochodzę z domu, gdzie niedzielny rytuał wyglądał tak, że w niedzielę na obiad musi być rosół i schabowy. To podstawa, mój tata nie uznawał niedzieli bez rosołu. No i w niedzielę do kościoła trzeba było pójść zawsze do swojego parafialnego kościoła. No tak, tata mój miał takie podejście, całą rodziną chodziliśmy na mszę świętą. Ale był w naszym domu jeszcze inne takie przekonanie. Gość w dom, Bóg w dom. Czyli jak przychodzili goście, to dom stawał na głowie. Generalne porządki jak na Wielkanoc, stół uginający się do podłogi i gość najważniejszy. Rodzice byli umówieni z gośćmi na niedzielę. Mieli przyjechać na 15 na obiad. My wychodzimy na mszę świętą w 11:30 i przed drzwiami stają ci goście. Przyjechali wcześniej, bo coś tam. To były czasy, gdzie nie było telefonów komórkowych. Ja wtedy mogłam mieć z 9 lat. Więc ja w tył zwrot, bo byłam przekonana, że my wrócimy do domu, no bo przyjechali goście, no to nic się nie liczyło wtedy, kiedy goście się pojawiali w domu. A moja mama spojrzała na tatę, tato na mamę i mówią tak, ciasto stoi na szafce, tu macie klucz, a kawa jest na pierwszej półce. My wrócimy za godzinę. Dla mnie to był taki szok, że i to musiało zrobić na mnie piorunujące wrażenie, że ja to pamiętam do dzisiaj w szczegółach. Ja pamiętam, jak byłam ubrana w tym dniu. Ponieważ zobaczyłam, że jest coś, co jest ważniejsze od tych gości. Że jednak rodzice są w tym, co mówią, mega konsekwentni. I nie wiem, czy w naszym działaniu, moim i męża, jakieś takie wydarzenie, czy historia została w życiu dzieci. Pewnie coś było. Oni będą wiedzieć i oni będą to powtarzać komuś tam. Ale życzę każdemu, żeby miał taką konsekwencję wiary w swoim życiu. Wiedza jest czymś, do czego my dochodzimy razem. Ale wiara to jest moje życie, moja postawa i jeżeli będziemy tutaj taką mieli, to nie bójmy się nawet o te dzieci, które mówią nie. Mój mąż mówi tak, pakujemy plecak naszym dzieciom, pakujemy, człowiek już jest zmęczony pakowaniem i mówi tak, nie widzę żadnego efektu, to jest beznadziejne, jest to wychowanie. Dziurawy plecak. Albo dziurawy, no właśnie. A potem się okazuje, że te dzieci już biorą ten plecak, mówią pa, wychodzą z domu w dorosłe życie. I kiedy człowiek tak z boku podgląda, mówi, wow, właśnie to wypakowują. To i to i to włożyliśmy my. Więc warto pakować ten plecak, nawet jeśli mam poczucie, że to nic nie daje. Daje. Daje to zawsze w człowieku zostaje. Amen. Jadwiga Wesołowska, dziękuję bardzo. Dzięki Twojemu wsparciu możemy robić to, co robimy, coraz lepiej.